Shiny Charizard for life. Witam wszystkich, tu Hikomikos. Czas na kolejny PokeCast. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Pokemon Go. Zostawcie koniecznie łapkę. Tak? Hikomikos, ale jak to jest możliwe? Przecież dzisiaj to my nagrywamy odcinek z tobą, a nie ty z nami. Jesteś gościem Poke Radio Station. A no chyba, że tak. No to cześć, miło mi. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Miłosz, a wy słuchacie podcastu Poke Radio Station. Jak zawsze jest ze mną dzisiaj niezawodny i niezastąpiony Olek Kowalczyk. Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Oraz ten, który się wtrącił, zaczął nasz podcast, czyli Hikomikos. Witamy cię bardzo serdecznie. Cześć, dobry wieczór, dzień dobry. Ogólnie tak, Hikomikos o tym nie wie, Olek już został poinformowany, że jest od nas ostatni odcinek podcastu z tego sezonu, więc przed wakacjami robimy sobie małą przerwę. Może jakieś pojedyncze odcinki będą się pojawiały, ale tak naprawdę na stałe wracamy dopiero po wakacjach, czyli mniej więcej z końcem sierpnia lub początkiem września. Dzisiejszy odcinek, tak jak Hikomikos rozpoczął, będzie dedykowany grze Pokémon Go, czyli grze, która tak naprawdę przywróciła chyba życie większości fanów gier Pokémon oraz kolekcjonerów kart, bo w 2016 wybuchła wielka mania Pokémon Go, w którym gracze wrócili do świata kieszonkowych stworków i rozpoczęli swoją przygodę, można powiedzieć, od nowa. Ja dużo z tej gry nie korzystałem, grałem może przez pierwszy rok, może pierwsze półtora roku, dlatego też jestem osobą, która ma mniej informacji i bardziej oddam chłopakom głos, ale przed tym Olek ma dla was bardzo ciekawą informację. Chciałbym was bardzo serdecznie zachęcić do wzięcia udziału w małym konkursiku, w którym do wygrania jest pakiet Prime Gaming Amazon. To będzie taki kod do Pokémon Go na kilka przedmiotów, 30 Pokeboli, 5 Max Revive'ów oraz jednego Starpisa. Koniecznie napiszcie w komentarzu, i to będzie też jedyny wymóg naszego konkursu, jaki jest wasz ulubiony Pokémon. Wybierzemy spośród waszych odpowiedzi jedną, która najbardziej nam się spodoba, i tej osobie damy właśnie kodzik do wykorzystania w grze. Oczywiście, że Snorlax jest najlepszym Pokémonem, tu bez wiadomo, gadania. To jest bez gadania, oczywiście, że tak. Zobaczymy, czy Hikomiko dostanie ten kod. Jeżeli dostanie, to znaczy, że ma za duże fore od nas. Nie, ale ja dobra. Już mam ten kod, ja już mam. To luz, to idzie dobra. Na widzów. Tak. Dobra, w takim razie macie szansę, wszyscy nasi widzowie, nie musicie się przejmować, Hikomiko z wam tego kodu nie zabierze, chociaż pewnie też weźmie udział. Dobra, może tak, zacznijmy od samego początku, takie pierwsze pytanko ode mnie, które raczej dużo wiedzy nie wymaga. Powiedz nam, Hiko, jak się twoja zaczęła historia z Pokémon Go? Czy to jest gra, o której ty zacząłeś znowu zbieranie, czy jednak to było coś, co było takim dodatkowym hobby dla ciebie? Jeśli chodzi o Pokémon Go, to przede wszystkim długo przed premierą już wiedziałem o tym, nagrywałem taki materiał. Jeszcze to była taka prototypowa wersja Poke News, Poke Wieści, najnowsze treści, taki news miał być, ale to mi się potem odechciało tego robić, tego nikt nie oglądał na moim kanale, potem większość odcinków z tego skasowałem. Jak to nikt nie oglądał? No dobra, oglądało trochę osób, tam kilka odcinków zostało, powiem wam. Pokémon Go miało być tą rewolucyjną grą, miała być już ogłoszona światowa premiera na 6 lipca i pamiętam, że wtedy jeszcze Kushi miał inny kanał pod inną nazwą, chyba Pokémon Go Polska, czy jakoś tak. My się chyba właśnie jakoś wtedy zgadaliśmy przed premierą Pokémon Go i właśnie w trakcie premiery wymienialiśmy się doświadczeniami, jak tam nam gra działa, czy serwery są przeciążone i tak dalej. Ja pamiętam, że byłem załamany, kiedy pierwszego dnia okazało się, że mój telefon nie obsługuje tej aplikacji. Ojej. I musiałem z tabletem, na dobrą sprawę robiłem to tak, miałem telefon w kieszeni, udostępniałem internet na tablecie i na tablecie grałem w Pokémon Go, który mi tak lagowało, że ciężko było mi nagrywać te pierwsze odcinki, ale coś koniec końców tam dodałem w końcu na swój kanał również. Pamiętam, tak, że nie wiem, czy wy pamiętacie, ale ja że pamiętam, że w pewnym momencie było Prima Aprilis, nie wiem, w którym to było roku, i Google zrobiło bardzo podobny projekt tak. Do Pokémon Go, tylko przed. I to jeszcze wyglądało tak samo, nawet te reklamy były bardzo podobne do tych, które wystąpiły z Pokémon Go, tylko troszeczkę na innym koncepcie to wyglądało, prawda? Tak, bo się szukało na mapach tak, Pokémonów. Kto potem zebrał wszystkie, dostawał list podziękowalny od Google'a, samej firmy, na takim papierze z Pokébolem z tyłu, że zostałeś trenerem i tam było logo właśnie Google. I właśnie mi się wydaje, że to dzięki temu żartowi Prima Aprilis narodziła się w głowach twórców, czy tam Nintendo, czy The Pokémon Company i Google, żeby taka współpraca na podstawie gry Niantic, czyli Ingressa, żeby połączyć w siłę trójcy najlepszych firm tutaj, które miałyby stworzyć tą grę, właśnie mapy Google'a,
aplikacja Ingressa i na bazie Pokemonów. Mhm. Z tego co wiem, Pokemon Company ma większą ilość procent udziałów, dzięki czemu ma tę decyzyjność przy wszystkich eventach i tak dalej, grze Pokemon Go. Tak, dlatego też one się zbiegają z premierami gier, na przykład na Switcha obecnie i tak to wygląda, albo filmy też są eventy w grze związane z filmami, które The Pokemon Company wpuszcza do kin. Tak, takie lokowania produktów, czy tam właśnie reklamy związane z tym, co się dzieje w Pokemonach, właśnie mam odzwierciedlenie w Pokemon Go, żeby też inni gracze, którzy na przykład tylko grają na telefonie, żeby dowiedzieli się o tych głównych grach, że jest konsola Nintendo Switch, można grać sobie w Pokemony na telewizorze, czy na konsoli przenośnej. Tak to działa. Chicho, a gdybyś miał nam powiedzieć o plusach i minusach Pokemon Go? Plusy, no to zdecydowanie cały ten marketing związany z tym boom, który wybuchł w 2016 roku, reklamy, znaczy nawet nie tyle co reklamy, to leciało w wiadomościach, że tam w Stanach ktoś biegnie po Pokemona, tam ktoś znalazł jakieś zwłoki gdzieś w szakach i poszedł po Pokemon. Tak. To szukali takich kontrowersji, że no głowa mała, ale plusy i minusy. Minusy no to mogą być takie, że portfel zaboli, jeśli się faktycznie dużo rajduje i chce się shiny jakiegoś konkretnego, a plusy no to zdecydowanie... Tak, z autopsji wiadomo. Parę razy jak tam kliknąłem te 500 zł niechcący, powitam. Przypadkiem, tak, przypadkiem. Ale nie, naprawdę. Ale nie, to strasznie nieekonomiczne było kupowanie tych. No nie, i właśnie pierwszym razem to ja naprawdę przypadkiem, ja przecież przed wyjazdem do Japonii, zbierałem donaty na wyjazd do Japonii, bo mi brakowało, ja kliknąłem wtedy 500 zł, wiesz jak to bolało? Masakra. Ja pamiętam tę miniaturkę. Potem zrobiłem to samo 2 lata później. To naprawdę można się ugryźć w tyłek za przeproszeniem. I co śmieszne, jeszcze nie na moim koncie, tylko na koleżanki. U Marty. Pozdrowienia, Marta. Tak, pozdrawiamy. Wypadek. Tak. Ale nie, no bardzo fajnie. Ja nawet do plusów mogę zaliczyć to, że wtedy też bardzo chciałem polecieć do Japonii i dzięki Pokemon Go również mi się to udało, bo to był też pretekst, żeby polecieć, złapać oryginalnego Pokemona Farfetch'a, pozwiedzać trochę świata. No, zdecydowanie większość plusów mi się wydaje, że jest związanych z grą Pokemon Go niż minusów. W ogóle to też było ciekawe, że mieliście Suicuny, prawda? U nas były Entei, tak. Wy mieliście Suicuny i to też było takie fajne doświadczenie, że mogliście te regionalne, w tym momencie dla Asii Pokemony złapać. Tak, bo ja wtedy pamiętam, my jakoś na początku sierpnia 2017 lecieliśmy, to był chyba 8 sierpnia samolot, no to w sierpniu zaczynał się, we wrześniu, przepraszam, przez september, to wtedy zaczynały się Entei w Europie, a my polecieliśmy i mieliśmy już Enteia i Suicuna i to był czad, że tam Japończycy patrzą, tak. Mamy Enteia, a u nich będzie dopiero po rajku ten Entei i tam można było się wymieniać tymi Pokemonami. Akurat Suicun to jeden z moich ulubionych legendarnych Pokemonów. Niedługo sobie też kupię jego maskotkę gdzieś tam na półkę z Pokemon Center. Ja w ogóle się cieszę, że otworzyli w Anglii, w Wielkiej Brytanii Pokemon Center, oficjalny sklep na wyspie internetowej. Zdecydowanie co ogromny plus, bo z tego co pamiętam kiedyś jak wychodziło XY, to zrobili chwilowy Pokemon Center we Francji, w Paryżu. Tak. Natomiast gdy ja pojechałem chwilę po premierze, to już tego Pokemon Center nie było i nie mogłem sobie nic tam kupić. Więc to był dla mnie taki duży minus, że nie pozostał ten Pokemon Center, chociaż dziwne, no bo i na kurczę. Teraz jak widać da się, oczywiście, że się da, przywrócili ten Pokemon Center w Wielkiej Brytanii, bo on też był chwilowy. A stwierdzili, że jednak będzie... Tak, był w Londynie. Prawda? Tak, ja pamiętam, że wtedy na premierę się wybrałem i chciałem nawet tam dzień przed premierą iść, ale to było tylko impreza zamknięta dla youtuberów, ja wtedy jeszcze miałem mały kanał, ale byłem o 5 czy o 6 wstaliśmy i już tam chyba o 8 byliśmy przed tą galerią w 3-godzinnej kolejce stojąc, a na następny dzień już się w ogóle nie dało wejść, tak. Tragedia, ale ogólnie cały wyjazd i zakupy bardzo dobre wrażenie, dobra organizacja i ceny były spoko, bo wszystko masz na miejscu, nie płacisz wysyłek, bo jak z Japonii się chce zamawiać, no to albo wysyłka, albo sam dojazd do Japonii, no tak i cła i wiele innych tak opłat. To ja pan tak się zapytam i się też znowu wtrącę, chociaż moja wiedza to nie jest zbyt duża. Ja pewnie, że przestałem grać, gdy weszły tak naprawdę te Shadow Pokemony. Powiedzcie mi, jak to wygląda mniej więcej, co się z nimi robi i... No bo wiem, że te Shadow Pokemony były w starych grach Pokemon XD, tak, na tym. Gale of Darkness na Nintendo Cube, tak. Na GameCube i tak dalej. Natomiast czy one zrobiły taki sam powrót mniej więcej w tym samym stylu, co w tych starych grach na GameCube, czy to jest zupełnie inna rzecz? Nie, powiem ci, że ja się zawiodłem.
zgadłem, że Shadow Lugia nie wygląda tak jak w tej grze na Nintendo GameCube, bo zdecydowanie jest odmiennie przedstawiona w Pokémon GO, bo tu w Pokémon GO mamy czerwone oczy i taki cień. Mhm. Czego nie należy robić z Pokémonami Shadow? Na pewno ich nie oczyszczać, ponieważ ich statystyki bazowe jako Shadow Pokémona są większe i zadają tam większe obrażenia. To jest istotne przy PvP, czy rajdach, czy zbijaniu gymów, żeby nie oczyszczać tego Pokémona, bo co z tego, że tam IV się jego zmieni, IV, ale jego ataki, czy tam te obrażenia zostaną zmniejszone, bo jak sobie nawet wejdziemy w jakiegoś Shadow Pokémona, to jest taki Shadow bonus, który dodatkowo zadaje więcej obrażeń. Okej, rozumiem. Warto też korzystać z eventów, bo Shadow Pokémony znają taki atak frustracja i warto wykorzystać, jak jest jakiś taki event w Pokémon GO, który pozwala skasować ten atak i zastąpić go innym, to wtedy ten Pokémon staje się jeszcze potężniejszy. I teraz mam wrażenie, że jeżeli nowy gracz chciałby dołączyć do gry, to miałby zdecydowanie ciężko i jeśli chodzi o uzupełnienie Pokédexu i zrozumieniu wielu mechanik, które też się pojawiły na przestrzeni ostatnich lat. Ale gdybyś miał takie kilka rad dla nowych graczy, to jak one by brzmiały, Hiko? Powiedz mi. No na pewno nie przejmować się, jeśli na przykład brakuje ci dużo Pokemonów w Pokédexie. Jeśli widzisz jakiegoś Pokemona na radarze w pobliżu, możesz się po niego udać, złapać go na spokojnie, zrzucić mu Golden Raspberry, żeby był większy catch rate złapania Pokemona. Można rajdować codziennie za darmo pomarańczowymi pasami. Wymaga to podejścia pod gyma. Co mogę jeszcze poradzić? Korzystać z eventów, bo w community dayach, na dniach społeczności Pokémon GO można sporo shiny połapać sobie, dzięki czemu można się powymieniać później ze znajomymi, pouzupełniać cukierki. Warto też się wymieniać, bo można zrobić 100 wymian dziennie w Pokémon GO, odbierać gifty, to też przedmioty wpadają. Nie trzeba wcale mieszkać w jakimś wielkim mieście, żeby dużo teraz Pokémonów połapać. Nawet jak się odpali tego incensa i tam się faktycznie spaceruje, no to te Pokémony będą nam się respiły. Co jeszcze mogę doradzić? Jeśli na przykład jesteście z małej miejscowości, czasem można wydać ten, nie wiem, 5 czy 10 zł na bilet do miasta, pojechać sobie na cały dzień na przykład rano i pograć w mieście, pozbierać sobie coiny, spotkać może lokalnych graczy z danego miasta. Bardzo dużo jest grup na Facebooku, gdzie polecam po prostu się rozejrzeć. Może ktoś tam tworzy jakieś spotkania, może ktoś się chce wymieniać i tak dalej, i tak dalej. To fajna okazja do spotkań z innymi graczami Pokémon GO. Olek ci zapytał w sumie o rzeczy, które powinno się robić, jak się zaczyna grać w Pokémon GO, jako nowy gracz świeżynka. To teraz powiedz nam może, czego powinniśmy unikać, czego nie robić od samego początku, albo czy są rzeczy, których nie powinniśmy w ogóle robić, Oprócz wydawania pieniędzy, to zdecydowanie nie powinno się ewoluować wszystkich Pokemonów od razu, jak zdobędziesz cukierki na ewolucję, bo to jest błąd, który popełnia większość trenerów Pokemon. I każdy na przykład, zbiorę za chwilę Pokemony, zbiorę cukierki na ewolucję i ewoluuję. A za chwilę, 5 minut później ktoś złapie lepsze IV danego Pokemona z lepszymi statystykami, no i potem musi znowu zbierać te cukierki na kolejnego Pokemona, żeby zrobić jeszcze raz ewolucję. Dlatego jeśli macie jakiegoś Pokemona, którego nie macie w Pokédexu ewolucji, poczekajcie, może będzie event, może community day, może z jakimś ekskluzywnym movesetem, to lepiej sobie zostawiać takie lepsze IV-ki, a żeby sprawdzić IV danego Pokemona, to wystarczy, że wejdziemy w Pokemona i klikniemy sobie Price i tam się pojawią takie gwiazdki, w zależności ile statystyk ma dany Pokémon. Na każdej statystyce może być 15 ataku, obrony i HP. Także tak to wygląda. To widzę, że ta gra się lekko zmieniła, czy może nie lekko, ona się mocno zmieniła od kiedy ja tam przestałem w nią grać. No i właśnie, to chyba też szczególnie chodzi o to wydawanie tych cukierków, tych candy, w przypadku Pokémonów, które ewoluują, na przykład, nie wiem, czy dalej tak jest, ale jak ja grałem na samym początku, to Magikarp 500 candy ewoluował, tak samo chyba Wailord, więc raczej, tak jak mówisz, lepiej poczekać na coś lepszego, niż od razu wydać całą kwotę na pierwszego lepszego Pokémona. Tak, ja pamiętam, że Magikarpie to na przykład nad morzem bardzo dużo osób miało taką jakby przewagę, bo respiły się one przy plaży i pamiętam, że ja starałem się mocno uzbierać te pierwsze cukierki na tego Pokemona. Pamiętam, że potem taki lepszy atak z tego Gyaradosa zniknął, ale chyba obniżyli potem na 400 cukierków. Nie pamiętam, czy było wtedy właśnie na 500 czy coś. Tak. Ale coś tam się zmieniało i był nawet rework CP, czyli zmiana CP, jak na przykład Pokémon miał 2000, to znerfili go na 1500 i pamiętam, że się wtedy wkurzyłem, bo zbierałem Pokémony takie, które miały śmieszne CP, nie wiem,
2010, coś takiego, nie wiem, ze śmiesznymi numerami, czy 10 CP, czy 69, no to takie zostawiałem, a potem rework CP, zmienili to wszystko i ja, o nie, wszystkie Pokémony mają inne CP. Potem pokasowałem. A śmieszne, w ogóle jak ja zaczynałem grę, to zrobiłem sobie tak, że wszystkie Pokémony wzmocniłem i nie wiedziałem, co to jest. To była premiera gry. Ja wydałem wszystkie cukierki na wzmocnienie moich Pokémonów. Klikam transfer. Czy chcesz wysłać Pokémony do profesora? Ja myślę sobie, wyślę do profesora, profesor się nimi zaopiekuje, pewnie wrócą silniejsze. A to klikam. A tu się nagle zamieniły w cukierki. Ojej. Poszedł na żyletki. To był pierwszy dzień, mówię ci, Pokémon Go. Najgorzej, najgorzej. No, sytuacja. Dobrze. Okej, Hiko. Naprawdę bardzo przyjemnie się rozmawia. Na pewno wrócimy jeszcze do naszej rozmowy. Mam nadzieję, że zgodzisz się wziąć udział w następnych odcinkach Poké Radio Station. No jasne, czemu nie? Super. W tym miejscu bardzo serdecznie ci dziękujemy za naszą rozmowę. Przypominamy o konkursie. No i nic. Do następnego i cześć. Bardzo jeszcze raz dziękujemy. Dzięki również. Do zobaczenia. Na razie. Hej. Cześć.